Dzień dobry moi kochani, jak co poniedziałek, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie i zapraszam na Moc Futbolu, czyli influencerski głos w waszych domach i zakładach pracy, a dzisiaj będzie to również albański głos w waszych domach i zakładach pracy, gdyż naszym gościem specjalnym jest Enkelej Dobi, były piłkarz drużyn Ekstraklasy, były trener Widzewa Łódź, były reprezentant Albanii. Witamy. Robiłem te mecze. Zagłębie Lubin, jak strzelał. To wspominamy. Marek Jóźwiak, były reprezentant Polski. Dzień dobry. Oraz Tomasz Smokowski, reprezentant Polski w padlu. Enkelej, poczekaj. Dobrze. Widzisz? Mam nawet bluzę reprezentacji. Ja muszę z Enkelejdem ustalić jedną rzecz. Zanim zaczniemy. Jasne, spokojnie. To taka będzie się trochę chwalenie, ale kiedyś przeczytałem artykuł w Przeglądzie Sportowym, słuchaj, przed meczem Polska-Albania, jakimś, bo graliśmy z Albańczykami, że wysłannika Przeglądu, że podobno ja i Andrzej Twarowski jesteśmy bardzo znani w Albanii wśród kibiców, ponieważ piracko oglądali Ligę Plus Ekstra. Polska Liga była oglądana, tak? Ciągnanie oglądaj. Coś nas tam nie ma. Dobra, jak zostaje. Tak. Słuchajcie, gdzie polska telewizja jest oglądana, nigdy byście nie uwierzyli i jak to może pomóc. Stara już anegdota, ale kiedyś raz w życiu byłem na rajdzie Dakar. Przejechałem cały rajd z Dakaru. Ktoś cię poznał? Nie, no może nie mnie, ale była bardzo trudna sytuacja, gdyż terroryści zatrzymali rajd w Nigrze. Nie można było jechać dalej, bo groziło to francuski MSZ ostrzegł, że nie można ani kroku dalej, bo ma być zamach, więc zrobiono most powietrzny do Libii. I to w ogóle do bazy wojskowej, która lotnisko gdzieś na pustyni mogło przyjąć, wiesz, 300 samochodów, ileś tam ciężarówek, ileś motorów, na końcu dziennikarzy. No i ponieważ to była baza wojskowa, byli bardzo nieprzyjemni, nieufni, żołnierze, wojsko otoczeni, my tam lądujemy. To 7 dni trwał w ogóle cały przerzut. Tacy z wąsiskami, takimi jak Saddam, nas tam kontrolowali, wpisywali w paszporty wszystkim, każdy sprzęt elektroniczny, jaki ktoś zwoził. Byli bardzo tacy nieprzyjemni, odpychający wręcz, obsesowi, aż podeszła polska ekipa. Oni wzięli paszport i tak patrzą na siebie. Polska? Jeden na drugi. I takie, ale takie uśmiechy pod tymi wąsiskami. Polska? Polsat! Rusiowa Landrinka! Polsat przedstawia! Ziomy! Tu słuchajcie, dostaliśmy samochód. Czyli najlepiej by zadziałał paszport Polsatu, słuchaj. Tak. Także to był właśnie ten jeden moment, kiedy... Rusiowa Landrinka. Ale słuchajcie, no bo my tutaj zaczynamy radośnie, a przed nami niestety smutne... No przede wszystkim zapomniałem jeszcze tradycyjnie, zawsze pozdrawiam na początku programu różne grupy zawodowe, a dzisiaj wyobraźcie sobie Międzynarodowy Dzień Teatru i Kazimierz Badura zarządził, rzeczywiście pozdrawiamy wszystkich pracowników teatru, aktorów, ale też i tych stojących za kulisami, reżyserów, scenarzystów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast oczywiście my oczekujemy wielkiego spektaklu dzisiaj w naszym Teatrze Marzeń, czyli na Stadionie Narodowym. Ale czy to jest możliwe, czy jest możliwa taka diametralna zmiana po tym, co się wydarzyło w meczu z Czechami, jak graliśmy? O tym właśnie porozmawiamy, więc najpierw pytanie do Enkeleida. Czy bardzo się ucieszono w Albanii po tym, jak Polska zaprezentowała się z Czechami? Widzę, że portale albańskie, na przykład Super Sport AL, zraniona Polska. Polacy wciąż bardzo cierpią po porażce z Czechami. Albania może zrealizować podobny plan taktyczny i powtórzyć sukces Czechów. Czy powiedz, Albania przyjeżdża tutaj z debiutującym trenerem po zwycięstwo? Wręcz? Jest różnie punkty widzenia tego. To zależy, ja zawsze podążam tak bardzo profesjonalnie niż taki z tym zawsze energią, o, Polska dostała Czech, teraz możemy. To jest, myślę, za Albanię to najgorsze, co może być. To uważam, że koncentracja, angażowania, cała ta organizacja, myślę, reprezentacja Albanii, to musi być jeszcze dwa razy więcej. Dlaczego? Bo Polska nie może pozwalać już na drugi błąd. Wiemy to. Ale pokazuje od drugiej strony, że no to jednak można z Polską. Kiedy to eliminacja zaczynali, Polska jest i ciąg dalej jest. Nie zapominam tego, dobra? Jest faworytem tego grupy, pomimo tego porażki. Ale nie zapominam, że Argentyna też przegrała pierwszy mecz z Arabią Saudyjską, a na końcu był mistrz świata. Także myślę, że ten zimny prysznic, ten knockout, no już Polska już ma za sobą. I ta koncentracja, i myślę, ta motywacja u zawodników sam polskiej strony będzie
dwa razy większe. Jakby było wygrane z Czechami, to można by pozwoliliśmy mi tam piłkarze, że Polska na tego mecz z Albanią ostrożnie. Tu nie ma ostrożnie. Jest w Warszawie, jest przed kibicami, nie mogą pozwalać sobie z nowym to, co zdarzyło. Ja uważam, tyle ja jestem, żyję i oglądałem piłkę, coś takiego na eliminację, na taki poziom piłkarski. W ciągu 2 minuty o pierwszych wizyt dostajesz bramkę. Myślę, że sam Santos, który ma ogromne doświadczenie, nie przeżywał coś takiego. To prawda, Santos nigdy w ogóle jeszcze w swojej reprezentacyjnej karierze nie przegrał w eliminacjach różnicą 2 bramek. To pierwszy raz w meczu z Polską, nie mówię już o tak szybkim straconym golu. No, my też sobie nie wyobrażamy, znaczy oczekujemy wszyscy rehabilitacji, przede wszystkim zmiany mentalności, no bo to było coś nieprawdopodobnego. No to ja rozumiem, że tu właśnie Albańczycy mogą widzieć swoją szansę. Jeżeli my byśmy wyszli z takim nastawieniem jak w Pradze, no przecież to był mecz, w którym polscy piłkarze się nie chcieli grać, cofali, nie szukali piłki, chowali się przed tą piłką, nie było agresji, nie było. Piotrek Zieliński powiedział po meczu, że Czesi grali prostą piłkę do przodu i biegali do tej piłki jak do pożaru. Nam się paliła stodoła, a myśmy do tego pożaru absolutnie nie biegali, czy tam chyba, że z konewką. Jeszcze nie przyszło, Tomek, nie patrz tam. Wypuszczam ciebie na strzał, bo wiem, że masz... Nie, wiesz co, ja mam tak, ja jestem jeszcze troszeczkę taki nabuzowany. Tak, mi nie przeszło. W porównaniu do piłkarzy oni mówili, że zresetowali głowy, ja jeszcze ten reset gdzieś cały czas przeżywam. Pamiętacie, jak Fernando Santos pokazał nam 6 punktów. Dzisiaj potrzebował 2 rąk. Dzisiaj ma już tylko 3 punkty. Potrzebuje 1 ręki. Oby nie skończyło to się na 2 palcach i będzie figa z makiem. Panie trenerze, budował pan swoją markę przez lata, a wszystko może paść w ciągu 3 dni, tak jak te 2 spotkania. Więc słowa, slogany są naprawdę piękne, są naprawdę fajne. Natomiast dzisiaj przeczytałem w Przeglądzie Sportowym wypowiedź z konferencji i ta retoryka bardzo pozytywna trenera Santosa w budowaniu mentalności i siły polskiej reprezentacji, no troszeczkę gdzieś mi się kładzie na plecy, rozkładała mi się, mianowicie, że zanim ten mecz się zaczął, to on się już w 2 minucie skończył. Mieliśmy jeszcze 90 minut do tego, żeby ten mecz odwrócić. Tak jak to zrobił Kazachstan w meczu z Polską, kiedy prowadziliśmy 2-0, potrafił wrócić... Z Danią, ale też w 2018 roku eliminacja. Okej, masz rację. Również dobrze. Było 2-0, wygrywaliśmy i Kazachstan wrócił do gry 2-2. Teraz wrócił z Danią 0-2 na 3-2, a więc to wszystko jest możliwe. I mówienie najpierw o budowaniu takiej relacji pozytywnej, a później mówienie takie w prasie, troszeczkę to mi się bardzo mocno skłóciło i mam nadzieję, że dzisiaj będzie inaczej. Wracając do meczu z Czechami, rzeczywiście świetnie wyglądaliśmy, jak oglądałem zawodników, kiedy śpiewali hymny. Byli tak naładowani, tylko mam wrażenie, że cała ta para poszła w 27 poszła, sekundzie. Poszła w gwizdek i w te śpiewanie, co nie? Także mam nadzieję, że dzisiaj będzie koncentracja. Śpiew będzie również mocny, ale ta energia zostanie w meczu z nami przez 90 minut, a nie tylko w czasie śpiewania hymnu. Ja mam, Michał, wrażenie, że już tyle zostało powiedziane o tym meczu od piątku, że mam, szczerze mówiąc, dosyć. Już mam, omijam wszelkiego rodzaju programy związane z meczem Polska-Czechy, czy Czechy-Polska, bo już mi głowa od tego boli. Więcej o tym meczu się mówi, niż to jest warte. Taką mam tylko jedno. Nie mogę wyjść z podziwu, że polski reprezentant może mieć poczucie wyższości wobec kogokolwiek. A na to wygląda, że my ciągle mamy poczucie wyższości wobec Czechów i Słowaków. Bo gra ich tutaj tylu po tych różnych, generalizuję, termalikach i są słabi, dajemy sobie z nimi radę. Skoro oni przyjeżdżają do polskiej ligi, to ich, to jak Franciszek Smuda. Widziałem ich, walniemy ich, słabi są. No to... To się okazało, że nie możemy mieć poczucia wyższości wobec nikogo, tym bardziej wobec Albanii dzisiaj, która to Albania, i mam nadzieję, że polscy piłkarze mają to świeżo w pamięci, jak przyjechali tutaj do Warszawy, przegrali, ale byli zespołem co najmniej równorzędnym dla reprezentacji Polski. Wtedy jedyna rzecz, która nas wyróżniała względem reprezentacji Albanii, to że my mieliśmy dobrego napastnika, a wy nie mieliście napastnika wtedy. I my strzelaliśmy bramki, a wy nie strzelaliście wtedy goli. Ale to była jedyna różnica, bo z gry nie było widać żadnej różnicy poziomów. No i niestety, dla mnie symbolem tego spotkania z Czechami pozostanie wypowiedź Lewego tuż po zakończonym meczu. Tak, wiedzieliśmy, że Czesi mają, że mogą wrzucać piłki z autów, że mają stałe fragmenty gry. No i co?
No i nic. No i co? No i to tak jak wiedzieliśmy, że Słowacy do Skriniara będą podawać nagłówkę. I też to samo. Zawsze mamy problemy przy całej fragmenta gry. Generalne pytanie do was jest takie od naszych widzów. Jarek Kowal pyta, czy w tak krótkim czasie w naszej kadrze może się dokonać tak radykalna zmiana. Jarek Kowal pyta, w 2 dni to niektórzy próbują kaca wyleczyć po dobrym weselu, a co dopiero tutaj trzeba zespół przygotować? Kuba Karczewski pyta tak, co jest z polskimi zawodnikami, że koszulka reprezentacji daje im minus do umiejętności i grają jakby zakładali ciężkie zbroje, a nie koszulki? Bo coś w tym, słuchajcie, jest. Powiedz, Enkelejt, jak ty patrzyłeś, co zobaczyłeś w meczu Polaków z Czechami, patrząc na zawodników, którzy zagrali totalnie poniżej poziomu prezentowanego w swoich niezłych europejskich klubach? Ja myślę, że wszyscy mi razem, to co zdarzyło, to jeszcze czekaliśmy wszyscy do przerwy, że można wszyscy trochę chłaniali. Myślę, i zawodniki, i trener sam nie czekał to. Byliśmy w szoku. Ja uważam, że zaczynał mecz, było ok. Ja nawet pierwszą bramkę tak miałem plecy, coś do córeczki mówiłem, że za 3 dni Polska gra z Albanią i kim będziesz kibicował, i tu bramka. I ona mówi, a Albania gra? I były czerwone koszule. Ja mówię, nie, cze. A dobra, ok. I potem druga bramka, także trudno powiedzieć, powiem tak, ja jak zawodnik naprawdę uważam, że przeżywasz ogromne chwile, smutno, wesołe dni i tak dalej, u piłki i tak szczęśliwe, ale to, co naprawdę uważam na taki poziom, to myślę, pierwszy raz przeżywałem coś takiego w ciągu 2 minuty od pierwszych widzów, już 2-0. Myślę, że no to powiem o tak, że zawsze ja jak trener mówię, że to jest jakby na palcu, tak jak Marek pokazywał, zawsze Bóg nie stworzył to, stworzył w jakim sensu, że najpierw jest predyspozycja i tego dzień. Najpierw jest ten charakter i ten praca. Potem jest totalny, że jest to determinacja. Determinacja, poświęcenie i potem jest talent. Na mały. Nie jest już talent, jak kiedyś zaczynał odwrotnie, że był talent. Talentem nie wygrasz. Tak, dlatego mówię. I uważam, że to wszystko, co zdarzyło, oni sami, ja widziałem, że Liński, kiedy rozmawia już po 2-0, że rozmawia z Lewym, rozmawia z Ben, to ochrzania widać, wręcz. On, tak. Pierwszy raz widziałem, że Liński na takie, on jest człowiekiem, jest z nami z Zagłębia Lubin, jest człowiekiem naprawdę spokojny i tak równoważony, ale tutaj był wyprowadzony z równowagi. Słuchajcie, o tym, jak zagramy z Albanią, jak Albania zagra z nami, w jakim składzie, jeszcze do tego wrócimy. Natomiast teraz mamy połączenie z Arturem Wichniarkiem, który ma dla nas kwadransik. I Arturo, do ciebie pytania, najpierw zacznę od spraw polskich, ale mamy też pytania o sprawy bawarskie, no bo to był taki szok w światowym futbolu, tak niebawarskie, niebajernowskie zachowanie, zwolnienie nagle w środku sezonu trenera, za którego zapłaci tak ciężkie pieniądze, więc o to też, tylko najpierw pytanie generalne do ciebie, czego ty oczekujesz, czego ty się spodziewasz w meczu z Albanią, jakich zmian od Fernando Santosa? Jedna to jest na pewno nastawienie naszych zawodników, mental, mam nadzieję, że w tym krótkim czasie Fernando Santos to osiągnie, ale jakich zmian personalnych, kadrowych, kogo sobie nie wyobrażasz z tych, którzy grali z Czechami w składzie na Albanię, a kto może powinien dostać drugą szansę według ciebie? Dzień dobry, witam cię Michał, witam panowie, witam wszystkich. No więc odniosę się oczywiście do twojego pierwszego albo ostatniego pytania, czyli na temat reprezentacji Polski. Oczywiście wszyscy jesteśmy niesamowicie zawiedzeni tym, co zobaczyliśmy w Pradze w debiucie Fernando Santosa. Myślę, że do zmiany oprócz Szczęsnego był cały zespół i byłby cały zespół. Gdyby Santos miał taką możliwość, myślę, że zrobiłby to bez przymrużenia oka. Dlatego oczywiście moim zdaniem Świderski, który szedł w drugiej połowie, dał taki sygnał trenerowi, że to jest zawodnik, którego właśnie takich zawodników jak Świderski chcemy w reprezentacji. Bo słuchajcie, może nie wyjść mecz, tak? Może ułożyć się tak, jak się ułożył, bardzo źle. Ale jeżeli widzisz zespół, który chce za wszelką cenę zmienić losy tego spotkania, próbuje,
daje z siebie maksa, jesteś w stanie również wybaczyć taką porażkę. Ale w takim stylu, tak mentalnie słabo, zupełny brak zaangażowania, jakby strach, nie wiadomo przed czym, prawda? To jest tylko i wyłącznie piłka nożna. To nie jest mecz na śmierć i życie, że za chwilę, nie wiem, przegrasz spotkanie i zetną ci łeb. Nie, to jest tylko i wyłącznie piłka nożna i my nie widzimy od jakiegoś czasu radości na twarzy naszych reprezentantów. Niech po prostu ta radość wróci. To jest, tak jak mówię, tylko piłka nożna. Jest mecz dzisiaj z Albanią, którą ostatnio na Narodowym pokonaliśmy 4-1 po bardzo dobrej grze. Niech właśnie dzisiaj wieczorem tak się stanie. Chciałbym zobaczyć oczywiście Kamińskiego, który nie wiem dlaczego nie dostał szansy od Santosa. Chciałbym zobaczyć Skurasia, czyli to by były dwa skrzydła. Oczywiście nie chcę dzisiaj widzieć w grze Bielika, który zagrał po raz kolejny fatalne spotkanie. Nie chcę widzieć Gumnego, który w tej dyspozycji, w której jest na dzień dzisiejszy i od 2 lat czy od 3 lat w Bundeslidze, nie nadaje się na poziom reprezentacyjny. Również Karbownik, nie obarczałbym tego zawodnika największą winą za tą porażkę. Mam wrażenie, że powinien dostać, jeżeli został już powołany, powinien dostać dzisiaj drugą szansę, którą mógłby wykorzystać. Artur, wiesz co, możemy sobie na ten temat podyskutować, tak samo z Markiem, który tutaj siedzi, ale wydaje mi się, że najłatwiej wszystkich skreślać, tylko boję się, że jak coś nie wyjdzie, to już nie będzie do kogo wracać. Nie chcę powiedzieć wbrew zupełnie, że Gumny, Karbownik, Bielik, Bednarek zagrali dobre mecze, bo zagrali fatalnie, tylko ja nie wiem, czy polską piłkę stać na to, żeby wszystkich od razu odstrzeliwać po jednym fatalnym meczu, bo po prostu mamy taki stan posiadania, jaki mamy. Może ci sami piłkarze zagrają, wiesz, zupełnie inaczej w kolejnym meczu, nie wiem, no tak sam się zastanawiam. Smoku, wiesz, tak jak my gramy w padla i też zawsze mówimy, może w następnym razem zagramy lepiej i będziemy te ściany wykorzystywać. Nie wykorzystujemy tego, po prostu. Mów za siebie. Łeb nie dojeżdża i mam wrażenie, że w naszym przypadku chodzi też o umiejętności, ale tutaj nie do końca, bo tutaj ci zawodnicy, którzy no niestety ponieśli srogą porażkę w Pradze, oni na poziomie klubowym wyglądają inaczej, tak? Oczywiście nie wszyscy, tak? Bo Kiwior nie gra, Gumny gra jak gra, czyli nie było moim zdziwieniem, że on dawał się ogrywać przez debiutanta Jędrasika, który zagrał niesamowicie dobre spotkanie. Karbownik w drugiej Bundeslidze gra bardzo dobrze. Tutaj nie miał zupełnie asekuracji. W Fortunie Düsseldorf, jeżeli się podłącza, defensywny pomocnik asekuruje jego miejsce, a w naszym przypadku miałem wrażenie, że to było spotkanie chłopców, którzy umówili się na 20:45, żeby pograć sobie w piłkę, tak? I straciłem piłkę, stoję w swoim miejscu. Panowie, tak to my dzisiaj możemy grać. My, wy w czwórkę w studio, ja dojeżdżam do was, pogramy 5 na 5. Jak ktoś straci, stanie, pokiwa, pośmieje się, nie o to chodzi w piłce nożnej. I my dzisiaj oczywiście nie możemy wszystkich skreślić, bo nie mamy alternatywy na te pozycje, tak? Czy na niektórych z tych zawodników. Ale trzeba wstrząsnąć tym zespołem. Panowie, trzeba wstrząsnąć tym zespołem, bo mam wrażenie, że oni weszli w komfort, w taką strefę komfortu, prawda? Słyszymy kapitana, który mówi, nie, premie przecież nas zupełnie nie podzieliły. Słyszeliśmy na Mistrzostwach Świata. Nagle okazuje się, panowie, że Santos nie miał nad czym pracować, bo musiał pracować, żeby wyciszyć aferę po wywiadzie Skorupskiego. Było trzeba rozmawiać z kapitanem, co powiemy na ostatniej konferencji przedmeczowej, czyli głowy nie dojechały. Nie dlatego, że oni nie mają umiejętności, tylko nie dojechały, bo cały tydzień było trzeba się zastanowić, co my teraz powiemy, jak my wyjdziemy po raz kolejny z tej afery premiowej. I głowy były zaprzątane i mam wrażenie i mam nadzieję, że w końcu to się zakończyło, tak? I dzisiaj będą mogli się skoncentrować tylko i wyłącznie na piłce nożnej. Jeszcze jedno pytanie o te zmiany, bo Fernando Santos na konferencji zapowiedział, że one nie będą radykalne. My tam widzimy no, paru zawodników do wymiany. Oczywiście przyjdzie czas na ocenianie Santosa. Pewnie chcemy, żeby on budował i tak dalej. Natomiast no, ewidentnie widać, że może największym jego błędem było wystawienie Sebastiana Szymańskiego na prawej
stronie, podobno jak Paulo Sousa, który też się na tym sparzył. Może Fernando Santos musiał po prostu sam się sparzyć, żeby jednak przekonać się, że to nie funkcjonuje. Więc co teraz z Sebastianem, powiedz? Michał, no właśnie, no i to jest pytanie. Masz w dzisiejszych czasach sztab szkoleniowy, to nie jest trener, jego asystent, trener od przygotowania, dwóch fizjoterapeutów. Dzisiaj w sztabie szkoleniowym masz 7 albo 10 asystentów. Oni analizują. No ludzie, to ja nie muszę analizować tego, żeby wiedzieć, że Szymański nie sprawdzi mi się na skrzydle. No po co jest Grzesiu Mielcarski w tym sztabie? Żeby usiąść z Santosem na kawę i powiedzieć mu: Fernando, twój kolega, twój rodak próbował już tego zawodnika i stracił go dla reprezentacji w tamtym okresie. To jest chłopak, zobacz, chodź, mam fragmenty z jego meczu w Feyenoordzie. To jest zawodnik do środka pola. To jest ofensywny pomocnik środka pola lub środkowy pomocnik. Nie skrzydłowy. Przecież tego faceta nie ma. Tam nie ma. My mamy skrzydłowych. Po co mamy szukać w Szymańskim skrzydłowego, skoro mamy Kamińskiego, skoro mamy Skurasia, skoro mamy Frankowskiego? Czego jeszcze my szukamy? No ale wiesz co, no myślę, że taki Fernando Santos sam chciał się o tym przekonać. No nie róbmy teraz... No nie, no zajebiście. Bo zaraz, super, zaraz Wichniar zrobimy z Grześka Mielcarskiego głównego winnego porażki. Nie, nie. A dodatkowo dziennikarze, że wyciągnęli aferę ze Skorupskim. Nie chodzi o to, z kogo my zrobimy kozła ofiarnego. Tylko ludzie, no niech nie jest się w sztabie szkoleniowym po to, żeby pić kawę rano z trenerem i się z nim pośmiać. Arturo, na chwileczkę, jeszcze Marek, coś chciałeś? Tak, ja chciałem, wracając do Grześka Mielcarskiego, ale pamiętajmy również, że Fernando Santos mówił, że bardzo dużo rozmawiał z Marcinem Dorno, który zna tę reprezentację, jest dyrektorem sportowym Polskiego Związku Piłki Nożnej, więc te wiadomości powinny do niego spływać i takich błędów nie wolno popełniać. Natomiast wracając do Fernando Santosa, pamiętacie, jak mówił przed pierwszym meczem? Ja mam 99% składu mam już w głowie. Po pierwszym meczu, gdzie powinienem mieć 100%, on mówi: nie wiem, czy w 90% mam ten skład już w głowie na mecz z Albanią. Zobaczcie, jak ten mecz zmienił jego postrzeganie polskiej prezentacji oraz znajomość zawodników. Nie oglądanie meczów, nie rozmowa z, to co mówi Artur, z Grześkiem Mielcarskim, z Dorną, ale samo przekonanie się tego, jak ci zawodnicy reagują i grają w meczu o stawkę. To mu dopiero dało i otworzyło głowę bardziej na to, co tą kadrę posiada. Enkelejt, chciałeś coś dodać? Widzę. O, jest jedna wypowiedź po polsku. Uzna własny błąd. No właśnie. Niestety, pomimo doświadczenia Santos, on można i miał jakieś wizje, ale to trzeba przyznać, że nie wypaliło i... I teraz na pewno, i ja jestem też, no, że mówię, czasami jest tak, że są taki trenerzy, że stawia ten sam skład. Żeby powiedzieć zawodniku... Macie się zrehabilitować, przełamać się. Nie mówcie do mnie, że ja jestem. Ja jestem jednak tutaj, tu się składam ku Wichniarowi jednak. Mimo wszystko ci zawodnicy byli w tej kadrze, dostali swoje szanse i o nich nie wykorzystali. Mówię tu o Bieliku i o Gumnym. Ja mówiłem przed meczem, dla mnie Bielik to jest troszeczkę nasze rozbujałe jakby... Oczekiwania, marzenia. Wobec tego zawodnika. To jest gość, który gra w zespole, który się broni przed utrzymaniem w Championship. Panowie, to jest poziom reprezentacji. Nie poziom ligi, drugiej ligi angielskiej, drugiej ligi niemieckiej. Mówię tu o Karbowniku. To jest bardzo fajny, młody chłopak. Ale moim zdaniem on nigdy nie był, nie jest i nie będzie bocznym obrońcą. Wierzcie mi. Na poziom międzynarodowy, na poziom wysoki... pierwszej Bundesligi, Ligi Francuskiej, top 5 lub top 7, to nie będzie nigdy lewy boczny obrońca. Słuchajcie, korzystając, że jest z nami Artur, którego zresztą będziemy gościć dzisiaj wieczorem w studiu przy okazji meczu, jak do nas dojdzie z Berlina, ale póki jest w Niemczech... Ej, no, no to... właśnie, ty, przecież ja wieczorem robię program, a ty masz być w studiu, co ty tam robisz? No, to... no panie, żeby, słuchajcie, no żeby do Warszawy dojechać, to ja nie muszę wyjeżdżać o 8, żeby być na 19:30. Na dużym luzie, spokojnie, kawunia. To był sygnał dla Polski i policji w takim razie, dobrze. Artur, nie, powodzenie, południu. Tak. Artur, to powiedz właśnie, jeszcze nam. Enkelejt pyta, czy ty jesteś przodkiem jakimś z Bałkanów, że tak szybko jeździsz potem po autostradach. I takim luzem, można zapraszać do nas. Takim. Słuchaj, mamy zawsze czas.
To jest 600 kilometrów, no to musiałbym naprawdę jechać bardzo wolno, żeby nie dojechać na 19.30. Zapraszam, 19.30. Ale wtedy tylko o kadrze, więc teraz chcę jeszcze cię zapytać o tym, co się od Nagelsmanowało w Bayernie. Jak komentujesz tę decyzję i czy już coraz więcej dociera wieści, dlaczego podjęto tak radykalną decyzję i tak kosztowną? I czy twoim zdaniem Thomas Tuchel to jest właściwa osoba na właściwym miejscu? Bo widzę, że w sądzie Kickera zagłosowało 300 tysięcy i aż 57% stwierdziło, że Bayern się na tym przejedzie. Zobacz, jaka światłość na niego spłynęła. Mówię o buntu. Jakieś witraże masz w domu? Michia, zobacz, jak ty pięknie wyglądasz. Masz, słuchaj. Nie jesteś w Berlinu, ja wczoraj byłem. Niebiosa się otwierają. Wiecie co, no akurat nie, już nie będę zasłaniał tutaj tych dobrań. Nie, zostaw, jest, zostaw. Jest jak jest, pięknie na różowo. Wiecie co, oczywiście mówiliśmy w kontekście naszej reprezentacji z wielu zawodników, którzy mają, bym powiedział, wahania formy. Tak? I tak samo jak cała nasza reprezentacja. I to był największy problem Bayernu Monachium. Oni stracili w roku 2023 10 punktów przewagi nad Dortmundem w lidze. Tak? I dla Bayernu Monachium wszystkie rozgrywki, czyli Puchar Niemiec, który 2 lata z rzędu odpadali na poziomie drugiej i trzeciej rundy, tak? W tym sezonie dalej są w Pucharze Niemiec. Są dalej w Lidze Mistrzów, ale w Bundeslidze chcą za wszelką cenę zdobyć 11 raz z rzędu Mistrzostwo Niemiec i dzisiaj mają punkt straty do Dortmundu. Dlatego to była przyczyna, o której mówił Oliver Kahn na zwołanej później konferencji prasowej, że niestety pod wodzą Juliana Nagelsmana zawodnicy nie zrobili postępu jako poszczególni zawodnicy, ale również jako zespół. Niestety stabilizacji formy nie było, czyli był mecz jak z PSG, dwumecz wyśmienity. Zdarzały się później mecze takie jak z Augsburgiem przegrany chociażby, czy teraz z Leverkusen i tak dalej, i tak dalej. To była przyczyna tego, żeby w tym momencie zwolnić Nagelsmana, wziąć Tuchela, który jeszcze był wolnym trenerem na rynku. Bo zauważmy, dzisiaj zmiana trenera chociażby w Tottenhamie, a też mówiło się o tym, że Londyńczycy mają chrapkę właśnie na Tuchela, który przecież zdobył Ligę Mistrzów z Chelsea i również pracował z wielkimi nazwiskami, czyli z trudnymi charakterami, co też było argumentem do tego, że on poradzi sobie w szatni Bayernu Monachium. Bo patrząc na to, że radził sobie z Mbappé, może o tym powiedzieć oczywiście Marek, z Neymarem i tak dalej, tam była dobra atmosfera, oni mają nadzieję na to, że właśnie za kadencji Tuchela, który ma niesamowite doświadczenie, dużo większe niż Nagelsmann w pracy w wielkich klubach, że on w ten sezon zakończy potrójną koroną. Wichniar, ale to wszystko wiemy, ale tak, wiesz, tak. To jest takie bardzo niemonachijskie. No jest trener na rynku, zachowali się starego Chelsea. Trenera, bierzmy nowego. Zachowali się jeszcze jak zapłaciliśmy za niego. Tak, jeszcze 20 baniek za niego zapłacili. Tak, i oni ich będzie kosztował cały pakiet Nagelsmanna 70 baniek. No tak? Właśnie. Bo oni za niego zapłacili, jeszcze muszą mu wypłacić około 30 milionów, także akurat o pieniądze bym się nie martwił, ale podobny ruch dokonał się w momencie, kiedy Niko Kovács był trenerem. W miarę było wszystko ok, zwolnili go przed deklasikerem, czyli przed meczem również z Dortmundem. Przyszedł Hansi Flick, który był w tym momencie jednym z dwójki asystentów wtedy Niko Kovacza. Zastąpił Kovacza na funkcji pierwszego trenera. Zdobyli wszystko. Zdobyli Ligę Mistrzów, zdobyli Puchar Niemiec i zdobyli Mistrzostwo Niemiec. Dlatego to był największy jakby zarzut w stosunku do Nagelsmana. Oczywiście mówiło się również, że stracił szatnię, ale wypowiedzi Kimisia i Gorecki, którzy są na meczach reprezentacyjnych, po meczu z Peru wypowiedzieli się, że w żadnym wypadku nie było problemu Nagelsmana w szatni Bayernu Monachium. Mm-hmm. Dodam tylko, że nasi widzowie zachwyceni tą iluminacją piszą tak. Nasza różowa landrynka to była. Wichniar, ufam tobie. Jaśnie oświecony, Łukasz Szumiłowski, zesłanie świętego Wichniara, Adrian Kośmicki, Heilig Artur. Santo subito. Idealnie. No właśnie, chciałem cię o to zapytać, bo dzisiaj w ogóle są urodziny Manuela Neuera, który na pewno czuje się szczęśliwy, że odszedł Julian Nagelsmann. Czytam w Bildzie, że przeciwko Nagelsmannowi Neuer i Ulreich, czyli obaj bramkarze, ale również Musiała, Cancelo,
Sané, Mane i Gnabry, neutralny, umywający ręce Thomas Müller, a zwolennikami Goretzka, Kimmich, De Ligt, Pavard, Upamecano, że rzeczywiście ta szatnia, znaczy, czy nie, nie zgadzasz się z tezą, że to szatnia zwolniła trenera, nie, w Bayernie? Nie, szatnia nie zwolniła trenera. Oczywiście nazwiska, które wymieniłeś, Neuer, Uraś, kogo tam jeszcze, Sané, Mane, Gnabry, to są zawodnicy, którzy niestety, Neuer, przez własną głupotę jest dzisiaj zawodnikiem kontuzowanym. Uraś niestety bardzo mocno stracił na kontuzji z kolei Neuera, bo było trzeba ściągnąć bramkarza, który będzie numerem jeden, i w tym momencie ściągnięto Sommera, i Uraś, który liczył na to, że w przypadku kontuzji Neuera będzie tą jedynką przez resztę sezonu, niestety musi się pogodzić dzisiaj cały czas z rolą drugiego bramkarza, tak? Czyli mamy Neuera, który oczywiście też Nagelsmann wyrzucił z klubu Tapalowicza, czyli przyjaciela trenera bramkarzy Manuela Neuera. Był to konflikt bez wątpienia. O tym mówił Nagelsmann, że ma podejrzenie, że Tapalowicz wynosi wszystkie informacje z szatni, i te podejrzenia okazały się trochę nietrafione, bo po meczu z Leverkusen również mówił Nagelsmann, że ma wrażenie, że cały czas ktoś coś z szatni wynosi, a Tapalowicza nie ma już 2 miesiące. Tak więc tutaj były lekkie zgrzyty na linii Neuer, Nagelsmann, ale ze względu na zwolnienie Tapalowicza. Nie ma problemu trenera w szatni Bayernu Machen, nie było. Potwierdził to Kimmich, Goretzka, zawodnicy, czyli liderzy tego zespołu, prawda? Cancelo, jaki miałby mieć problem z Nagelsmannem? No przecież to on go ściągnął, to on go wystawił. Okej, okay, posadził go na ławce w kilku spotkaniach, ale to nie jest od razu sytuacja, że Cancelo miałby wpływać na to, że będzie zmiana trenera w Bayernie Monachium. Tak jak mówię, brak stabilizacji formy całego zespołu, brak wyraźnej poprawy, czy wyraźnej poprawy indywidualnie każdego zawodnika pod wodzą Nagelsmanna. I trzecia kwestia, Tuchel, który był w tym momencie wolnym trenerem na rynku i wykorzystał to Bayern Monachium. Powiedział o tym Salihamidzic, tak, który powiedział, no najcięższa decyzja w mojej krótkiej karierze jako dyrektora sportowego, zwolnienie Nagelsmanna, który jest niesamowitym człowiekiem, niesamowitym trenerem, ale byliśmy przekonani w którymś momencie, że niestety zagrożone są nasze cele tego sezonu i nie byliśmy przekonani, że jesteśmy w stanie z Nagelsmannem te cele osiągnąć. Jedna z największych zagadek się rozwiązuje. Dziękujemy. Artur Wichniarek komentował dla nas. Artura Wichniarka będziecie mogli oglądać dzisiaj od 19:30 i po meczu z Albanią. Zapraszamy. Szerokiej drogi czekamy. A my wracamy do meczu Polska-Albania. I poprosiliśmy Enkeleida, żeby stworzył dla nas skład reprezentacji Albanii, jak on może wyglądać w meczu z Polską, czy to będzie 4-3-3, jak rzucił taki właśnie, jest, tak, Hysaj też tak zapowiedział. I Michał Łakomy wywołuje cię do odpowiedzi tak. Czy przy braku kontuzjowanego Armando Broi, kto będzie broić w ataku reprezentacji Albanii? Co do składu, to powiem, że staram mieć jakieś cokolwiek informacje do później wczoraj, ale... Pojechałeś do hotelu do Albańczyków, żeby nam zdobyć skład, się nie dało. Nie jestem, zaraz będę potem zdradził. Trener Sivinio też na 90 minut dopiero ogłasza, jak nasz naprawdę powiem tak... Szczery, także nikt nie wie jeszcze, jaki będzie ten skład, ale wiadomo, że Albania nie ma taki, powiem, komfortu albo możliwości, co może mieć jakby reprezentacja Francji albo inne reprezentacje, że może mieć kilku zawodników, które może zastąpić inny drugi, to wiadomo, ale myślę, że ta obrona to jest optymalna. Myślę, z Baliu na prawej, Isai, to będzie taka zmiana na porównanie z Eddie Reja, że ta obrona będzie na 4, a nie na 3. A na pozycji bramkarza?
Właśnie tu ciąg dalej jest dylemat. Stawiają trochę na doświadczenie taki nazywany Berisze czy Strakoszy. Obaj bramkarzy nie bronią regularnie na swoje klubu i to jest naprawdę, to jest kwestia taki, i jedni drugi nie jest tak, że jeden jest lepszy, drugi gorszy. I mają taki sam poziom, tylko że ze Strakosza gra lepiej z nogami. I teraz kwestia Silvino, ta filozofia, ta styl gra, czy ten bramkarz stawiał. Berisha jest bardzo na linii, Strakosza jest bardzo taki na połę. Ale tu może dojść troszeczkę inne ustawienie, że ten Ramadani będzie taka szóstka i ten Aslany jest Lacin, taki osemki, tak? I uważam, że ciekawiejsze będzie taka prawdziwa dziewiątka i Uzuni Hasani na bok. Może być bardziej tam ustawienie 4-1-4-1, tak. Bo Albania wcześniej grała w ustawieniu z trójką środkowych obrońców. Tak, trójka, 3-5-2 albo 5-3-2. Teraz przejdzie na ten 4-1-4-1. A jak uważasz, czy to ustawienie piątką było lepsze niż teraz będzie ewentualnie? Bardzo zawodnicy podoba ustawienie na 4. Zawsze narzekali troszeczkę, że to nie było nieoptymalne. No to było takie włoskie ustawienie. Tak, ale wiemy, zawodniku nie możesz dać alibi. Zawodnik zawsze, jeżeli będę na czwórkę, potem będę, ale ja wolałem na trójkę i dwa ostatnie lata, ciąg dalej. Ja zawsze powiedziałem jak trener, próbuj nie dać alibi zawodnikom. Druga rzecz jest tak, że brak mi jest ten broja, które naprawdę ja sam indywidualnie naprawdę uważam, że to nigdy w historii Albanii nie miałeś taki piłkarz. No, od czasów Dobiego. Milo, ja. A drugo jest tak, że brak jest też dwustopery. Bardzo ważne. Dzimsiti i Smiley. Są zawodnicy, które naprawdę u Serie A grają solidne, są dobry obrońcy i tutaj też Albania będzie miała brak. I w środku pola tego kreatywnego Barre, które zawsze i wtedy w Polską też pokazywało najlepsze strony, pomimo taki nazywanych. To jest, myślę, mniej więcej taki skład, to może Albania dzisiaj. Sam Silvino mówi, że kto by nie wyszedł, czy Cikaleshi, czy Mehmeti, Bajrami, czy Uzuni, oni będą w tym meczu gryźć trawę na boisku. Mam nadzieję tylko, myślę, że nasi... Myślę, że ten Mehmeti będę ciekawy zawodnik. To będę taki nazywany, taki luksusowy rezerwowi, które można jeszcze tam dodać dodatkowe takie impulsy tego reprezentacji. To jest zawodnik, który też i Asani, które ma pierwsze powołania i to są zawodnicy, które myślę, że są kłody. Powiem tak, że w Albanii to naprawdę czasami ja kiedy jestem na stadionie i słucham o tego hymnu, to chce ty grać. Muci na razie za krótki jest na reprezentacji Albanii. On też ten temat otwieraliśmy, byłem wczoraj zaproszony przez Skype tego, że mówi Muci. Ja jak Jankiele Doby by zaprosił. Dlaczego? Pograł w Warszawie, grał u Legii Warszawy i ostatni mecze naprawdę gra na dobry poziom, asystuje, opak bardzo dobrze rozwija, dostaje tę szansę u Legii Warszawy, że to nie jest łatwo. I taki zawodnik o profilu Silvino też, taki wiesz, taki, kreatywny. Tak, bardzo jest kreatywny, tak. Bardzo. On jest bardzo, powiem, taki nazywany błyskowiec, tak dziś ułoży ten nogę delikatnie, tak i dobrze zaczynają komponować i przede wszystkim trener Kusta bardzo stawia na tego zawodnika, zawsze znajdzie jakie miejsce na niego, czy u środku pola, czy taki za napastnikami. On nie jest ni dziewiątka, on nie jest ni dziesiątka. To jest taki typiczny 9,5, tak typ Griezmann, że kręci ciąg dalej około tego napastnika. Jeden ciąg dalej rozmawiam, 9, 10, ale nie zapomniałem o tego 9,5. I ten 9,5 to są Francuzi, którzy naprawdę stworzyli tego 9,5. To jest zawodnik. Ja bym chciał powiedzieć tylko a propos Silvino, z Markiem dobrze wiemy, facet do tej pory pracował w jednym miejscu i była to gigantyczna porażka. Ściągał go do Lyonu Juninho Pernambucano, dyrektor sportowy jego kolega z reprezentacji. I mając nawet wsparcie takiego dyrektora sportowego, Silvino, wiesz co, błyskawicznie stracił w ogóle lejce nad całym klubem. Ta drużyna się totalnie rozsypała. Silvino odchodził w niesławie. Do dzisiaj w Lyonie mają takie poczucie, że to był bardzo zły wybór, że postawili na człowieka bez doświadczenia, bez... Mogę powiedzieć coś? Być asystentem, być trenerem, to jest duża różnica. A jak asystent ci doradza, się mówią do grzyro, nie masz decyzji.
A jak trener prowadzący musi odebrać decyzję i ty stawiasz czoło te decyzje, bo te decyzje potem na boisko wszystko, to ty weryfikuje jak trener. I dlatego mówię, mi sam Albańczycy, ale po, można to było na niego też taka nauka. Można się zmieniło, dowiemy. On by się dalej dzisiaj jeszcze uczył. Tak, tak, niech się uczy. No właśnie, nasi widzowie pytają. Uczenie na pewno ma, ale zawsze są ten, przynosi w Albanię, według informacji, bardzo pozytywne energie. Właśnie. Jest harmonia, gra sam na jazz. Także myślę, że Albania potrzebowała tego. Eduard Oreja nie chodzi, cienym szacunek do niego karierę, to jest naprawdę super, super facet, otwarty i tak dalej. Dziś to chemia nie funkcjonuje, nie znaczy chodzi, że on dobry miał, tylko wyniki nie były na, tak, jak oczekiwało cała federacja albo cieli Albańczycy normalnie. A powiedz jeszcze tylko takim jednym słowem, czy dzisiaj twoim zdaniem Albania jest mocniejsza, czy słabsza niż powiedzmy 3 czy 4 lata temu? Ja wiem, że nie ma paru zawodników, ale tak, tak generalnie potencjał tamtego i tego zespołu. Powinni być lepsza. Okej, okay, bo Broja wyskoczył nagle, tak? Jeżeli, tak, no. Tak, tak. Naprawdę, w całej historii Albanii nie mieliśmy takiego zawodnika. Takiego napastnika. I to mi jest przykro, że myślę, ten napastnik na taki mecz z Polską, to by było idealne dla Albanii. Dlaczego? Bo on potrzebuje przestrzenie. I te przestrzenie dzień dzisiejszej by były. Dlaczego? Bo Polska, bądźmy szczery, musi atakować i musi wygrywać ten mecz. Albania nie musi, ale chce. Taka jest to, ale delikatnie, czy kiedy jesteś smuszony... Trochę tej szybkości w ataku by się Albanii przydało. By przydało. I no, pytanie Miala, kto może, on te Uzuni jest naprawdę top formy. 20 bramki. No wczoraj trenował, to jest jakiś taki, wiesz, wybieg trenera? Różne to, Marek, wiem. Co, naprawdę trener tak rotowało tego, że sami dziennikarze starali znalezienie optymalny taki skład na dzisiaj. Nie wiedzą. I jeszcze nie wiedzą. I ciąg dalej jest dilemat przede wszystkim u środku pola. I ten Aslani, bardzo młody zawodnik, grać na taki poziom jak Inter. On jest 2002 rok i 20 lat i jeszcze na taki poziom Inter. Wiadomo, że nie jest to podstawa tych środka pola Inter, ale zawodnik, który zawsze 15-20 minut wygrywa, ma ogromne przyszłość, uważam. I ja bym stawiał na taki zawodnik. Ty zawodnicy potrzebują gry. To są młody zawodnik, które musisz dać grać. Musisz uwolnić trochę ten tygrys z klatki. Nie może ciąg dalej trzymać się. Rośnie na taki, sorry mówię, na pluszaka. Panowie, wracając do spraw polskich, jak zatrzymać Albanię, Uzuniego i resztę. Dużo pytań właśnie o naszą, o zmiany w defensywie. Kogo jak nie Marka i ciebie, Smoku, bo są pytania też o Frankowskiego. Przytoczę parę. Jarek Kowal pisze tak. Czy przez marzenie o dobrze wyprowadzających obrońcach zapominamy, że potrzebni są też prawdziwi niepacze? Czasami mam wrażenie, że wolimy mieć ładnego pudelka od wściekłego Rottweilera. Tutaj niektórzy tęsknią za Kamilem Glikiem, który notabene odwiedził reprezentację Polski w hotelu Doubletree, więc mam nadzieję, że ich tam domotywował. Michał Łakomy pyta tak. Brak Kasza, Beresia, Recy, słabi Karbownik i dramatyczny Gumny. Jakie boki obrony powinien przygotować Santosz na bój z Albanią? Słowem, Frankowski tylko za kogo? Czy za Gumnego na prawą, czy za Karbownika na lewą? No wiesz, to ja przede wszystkim, jeśli chodzi o środkowych obrońców, no, patrząc na retorykę no, i to, co mówi Fernando Santos, no to no, musisz mieć zawodników z tyłu, którzy będą potrafili wyprowadzać piłkę. Więc, ale przy dzisiejszej grze, jeśli chcemy grać z Albanią zdecydowanie wyżej, przejąć inicjatywę, no to potrzebujemy stoperów, środkowych obrońców, którzy będą przede wszystkim agresywni w odbiorze, w doskoku i będą potrafili grać wysoko od własnego pola karnego. Czy Bednarek i Kiwior takimi środkowymi obrońcami są? No to dzisiaj się przekonamy. Ale jeżeli patrzyłem na mecze i widziałem Bartka Salomona w meczu z Norwegami, no to widziałem gościa, który wyskakiwał wysoko, który wyprzedzał, który odbierał piłkę, który jest świetnie w powietrzu i który ma warunki fizyczne, być może potrzebne nam, kiedy będzie szło ciężko, do stałych fragmentów gry. Zobaczmy od razu twoją jedenastkę rekomendowaną, jaką byś zaproponował na mecz z Albanią. I jest tam właśnie Salomon z Bednarkiem, bo rozumiem, skoro był Bednarek wczoraj na konferencji, no to chyba raczej czy akurat to był taki wybieg. Natomiast ja wystawiłem tutaj Bednarka. Lederman też był na konferencji, tak, pamiętaj. Lederman też był na konferencji. Natomiast no wystawiłem tak, Janka Bednarka, natomiast mam u siebie tutaj, mam Dawidowicza. Czyli albo Bednarek, albo Dawidowicz. Natomiast pamiętajmy, tyle zmian w ciągu 3 dni
to jest też pytanie, czy ta reprezentacja się odnajdzie, kiedy będziemy mieli 6, 7, 8 ustawień. Już 2-3 zmiany to jest dużo, a jeśli będziemy mieli 4, 5, 6 zmian, no to wiesz co, no to nie wiem, czy w ciągu 3 dni ci zawodnicy w pewien sposób gdzieś no, będą czuli chemię, będą grać wspólnie. No to jest duży znak zapytania. Natomiast wystawiłem no, tutaj Bartka Salomona, ja na tego zawodnika liczę, ponieważ jest w tej chwili naprawdę w dobrej formie. I to jest taki nie tylko umiejętności piłkarskie, ale też taki lider. Lider drużyny i lider Lecha Poznań. I tutaj nam tego brakowało. Janek Bednarek nigdy nie będzie miał tej agresji, takiego charakteru, jak ma Bartek Salomon, czy Kamil Glik, czy Artur Jędrzejczyk. Absolutnie. To się nie zmieni w ciągu 3 dni. Natomiast wystawiłem również Jakuba Kiewiora na lewej obronie. I mam tutaj Puchacza Tymka na lewej. Natomiast co, bo tak myślę sobie, być może Santos nas zaskoczy czymś i będziemy rozgrywać piłkę w trójce środkowych obrońców, a wtedy Przemek Frankowski pójdzie zdecydowanie wyżej jako ten wahadłowy. I czym zaskoczymy Albanię? Ponieważ no, potrzebujemy przede wszystkim do Piotra Zielińskiego zawodników, którzy będą go wspierać w tej środkowej linii. Bo ja nie wiem, czy w tym meczu z Czechami Bielik i Inety to byli właściwi partnerzy do gry. On, Piotr, potrzebuje wsparcia w środkowej linii, tak samo jak i Robert Lewandowski potrzebuje wsparcia w linii ofensywnej. I wsparcie w osobie Świderskiego jest dobrym posunięciem, natomiast zastanawiam się, czy Skóraś, ewentualnie Kamiński, ewentualnie mogliby troszeczkę schodzić do środkowej strefy boiska, grać między strefami linii obrony i linii pomocy zespołu Albanii, a Przemek Frankowski, my go znamy z Ligi Francuskiej, z Tomkiem, on kapitalnie wchodzi właśnie jako ten wehadłowy, kiedy ma więcej miejsca i no, jestem ciekawy, czy ten zespół mógłby w taki sposób funkcjonować, ale nie zdziwię się absolutnie, jeśli dzisiaj Bednarka albo Kiewiora, jednego z nich zabraknie w wyjściowym ustawieniu i będzie na przykład Tymek Puchacz lub ewentualnie Przemek Frankowski przejdzie na lewą stronę, a na prawej stronę nie wiem, kto ewentualnie wtedy mógł zabić, bo na pewno nie Robert Gubny. Jeszcze nie oglądajmy tej jedenastki. Pozwól, że się odniosę do tego, co mówi Marek. Generalnie się ze wszystkim zgadzam, ale chciałbym o reprezentacji Polski Fernando Santosa powiedzieć z perspektywy reprezentacji Portugalii, bo ja słyszę, co Marek mówi, że nie mamy agresji w odbiorze piłki. Ta agresja się powinna zaczynać oczywiście, tak przynajmniej wyobrażałbym sobie reprezentację Polski, która jednak presuje wysoko, wychodzi wysoko. Od pierwszej linii. Tak, no, stracisz piłkę i te pierwsze sekundy poświęcasz w tym kontrpressingu, żeby odebrać piłkę. Czy tak grała kiedykolwiek reprezentacja Portugalii? Z tego, co pamiętam, no nie grała. No Ronaldo nie jest gościem, który Ronaldo nie będzie facetem, który będzie facetem. Tego nie przyzwyczajony jest do tego rodzaju roboty. Portugalia zawsze opierała swoją grę na bardzo dobrych, technicznych zawodnikach, ale niekoniecznie zabierała się za to, żeby dobrać się przeciwnikowi do gardła w momencie utraty piłki. Zadaję więc sobie pytanie, czy Fernando Santos, który ma jakieś swoje przyzwyczajenia, jakieś utarte ścieżki, coś robił ze swoją reprezentacją narodową, jedną, drugą, czy jest w stanie zmienić nagle swoje myślenie w takim wieku i nauczyć naszą drużynę takiego kontrpressingu, którego ja sobie wyobrażam, że w tym bylibyśmy rzeczywiście groźni? Mam co do tego wątpliwości. Teraz, czy reprezentacja Polski zmieni się na tyle, że przejdzie na trzech obrońców? Kurczę, 3 dni od meczu, nie sądzę. Myślę, że zostaniemy jednak na 4, bo chodzi mi o fazę rozegrania piłki, no tak, tylko, wiesz, bo faza rozegrania, a faza bronienia to są troszeczkę dwie inne rzeczy. No. I o to mi w tym wszystkim chodziło. Ale chcesz powiedzieć, że dzisiaj z Albanią będziemy grać tak jak Portugalia, czyli cofnięci do tyłu i będziemy czekać? No nie wiem, ale też nie wyobrażam sobie, żebyśmy nagle zmienili tak bardzo nastawienie, że nagle zaczniemy... Wiesz, reprezentacja Polski jeszcze za czasów czy Paulo Sousy, czy Czesława Michniewicza też miała takie momenty, kiedy zwłaszcza pierwsze minuty każdego spotkania, nie mówię tego ostatniego meczu z Czechami, ale było tak, że zaraz po stracie piłki rzucaliśmy się na naszych przeciwników wysoko, z kim byśmy nie grali, nawet na mistrzostwach pierwsze 50 minut takie nawet były. Na Hiszpanów. A potem zaczynało się takie stopniowe cofanie głęboko. Z Czechami tego w ogóle nie było, to Czesi na nas wskoczyli wysoko i to się opłacało. Nie wiem, jak zagramy. Ja to postawiłem, ja ustawiłem taką drużynę. Oczywiście największe kłopoty mam z bokami, bo widzę
bo widzę tam dramatyczne niedobory i taki trochę łamany skład ustawiam bez, szczerze mówiąc, prawo skrzydłowego z prawdziwego zdarzenia, bo Świderskiego widzę bardziej przy Lewandowskim, a Frankowskiego biegającego po całej tej prawej stronie. Skóraś też oczywiście gra od dłuższego czasu już na innej pozycji, ale akurat tutaj widzę, że w parze z Kamińskim takiego dawnego Lecha Poznań mogliby sobie poradzić. Na para środkowych obrońców to jest bardziej para, to jest selekcja negatywna, bo Janek, ale zarówno Janek, jak i Kuba Kibra zagrali słabo. No ale też nie wiem, czy dałby radę zmienić obu środkowych obrońców trener Santos na ten mecz. No i chciałbym widzieć Zielińskiego jednak grającego bliżej środkowych obrońców i tam rozpoczynającego akcję. Czyli niżej, żeby rozgrywał akcję. Tak. Niżej. A propos Piotra Zielińskiego, Sebastiana, chciałbym zobaczyć na pozycji, na której gra w Rotterdamie, w Holandii, czyli za plecami. Nie wiem, może to jest oczywiście taki skład papier, wszystko przyjmie. Ja bym tak to widział. A propos Piotra Zielińskiego, mamy połączenie z Michałem Okońskim, dziennikarzem Tygodnika Powszechnego, ale też chyba najbardziej znanym kibicem Tottenhamu w Polsce, autorem książki Futbol jest okrutny, o jakże aktualnym dla nas tytule. Witaj, Michał. I oczywiście chcę zapytać, bo rozmawialiśmy już w studiu z Artur Wichniarek, nam tłumaczył to nieprawdopodobne, ten ruch Bayernu, zwolnienie Juliana Nagelsmana, zatrudnienie Tomasa Tuchela. Wszystkich to zszokowało. Zwolnienie Antonio Conte też jest głośne, ale tu raczej wszyscy czekaliśmy, kiedy to nastąpi, po tym jego wywiadzie. Ale powiedz, Michał, jak to komentujesz? Czemu do tego doszło? Czemu ta przygoda kończy się w taki sposób? No to jest rzeczywiście trochę kronika zapowiadanej śmierci, to co się działo w ciągu tych ostatnich kilkunastu miesięcy. Chociaż właściwie jak użyłem słowa śmierć, to się zawahałem, bo tamte śmierci nie były metaforyczne, ale całkiem realne. I być może jest tak, że tych ostatnich kilka miesięcy no, takiego obniżenia nastroju samego Antonio Conte wiązało się po prostu z tym, że stracił kilku bardzo ważnych przyjaciół, w tym jednego z kluczowych członków sztabu szkoleniowego, Gian Piero Ventrone, takiego kochanego przez siebie samego, ale też i przez drużynę, współpracownika, przyjaciela, takiego kogoś, kto myślę też go jakoś stabilizował w tych wszystkich emocjonalnych wybuchach i trudnych momentach. Jeden z powodów, dla których to się nie ułożyło, to na pewno było jego życie na walizkach. To, że się ostatecznie do Londynu nie przeprowadził, że nie był w stanie jakoś zapuścić korzeni i tak powiedzieć sobie, dobra, to jest mój projekt. Z drugiej strony, jak używam słowa projekt, no to jest właśnie coś, co do Antonio Conte nie pasuje, natomiast pasuje do Tottenhamu. To jest trener, który, jak wiecie doskonale, jest nastawiony na to, żeby przychodzić, wygrywać od razu, dostawać narzędzia i w oparciu o te narzędzia, no właśnie, sięgać po jedno, drugie, trzecie trofeum. Natomiast klub, do którego przyszedł, no to był zawsze klub, no taki a la Maurizio Pochettino, można by powiedzieć, czyli klub nastawiony na projekt, na cierpliwe budowanie, na rozwijanie powierzonej trenerowi młodzieży i jakieś tam kolejne stopniowe kroki. Wiemy dobrze, że prezesowi Lewiemu, mówiąc kolokwialnie, odbiło po tym sukcesie, w którym w tym momencie, kiedy Pochettino doprowadził drużynę do finału. Potem wtedy prezes budował stadion, inwestował wielkie pieniądze w infrastrukturę, nie wspierał menedżera. Pochettino chciał przebudowy takiej, no właśnie, która pozwoliłaby, nie wiem, zacząć jakiś cykl, czy przedłużyć cykl tej drużyny, która w pewnym momencie no, grała niezwykle piękny futbol, też jak wszyscy dobrze wiecie. Przyszedł pierwszy kryzys, Pochettino, prezes kompulsywnie się zachował, dość zwalniając Argentyńczyka, sprowadzając na jego miejsce no, Mauricio Pochettino, José Mourinho. Ikonę kogoś, o kim marzył, fantazjował, budując potęgę tego klubu, ale chyba nie zauważając, że nie jest to osoba do końca pasująca do stylu gry, do takiego etosu Tottenhamu. Ja wiem, że etos Tottenhamu to nie jest tylko to, że gra się pięknie, ale właśnie
że się przegrywa, czyli nie osiąga sukcesu. I to jest ta druga strona, o której mówił Antonio Conte na konferencji, atakując piłkarzy i atakując klub, mówiąc, że to właściwie jest projekt no, skazany na niepowodzenie, w tym sensie, że tutaj nikt nie potrafi wygrywać i że on, urodzony zwycięzca, jakoś słabo się w tym odnajduje. A wiesz co, Michał, ja ciebie chciałbym zapytać o to, czy przypadkiem ta konferencja Antonio Conte, ten wywiad, to nie był taki klasyczny efekt motyla. Kilkadziesiąt minut temu dla europejskiego futbolu. Kilkadziesiąt minut temu zastanawialiśmy się, dlaczego Bayern Monachium postąpił tak, jak postąpił. A nie wiem, czy przypadkiem Bayern nie postąpił, żeby wyrwać Tuchela do siebie, bo za sekundę ten Tuchel może wylądować w Londynie, bo już było wiadomo, że może Conte się spalił tym wywiadem. Chyba zrobił wszystko, bo to, że powiedział to, co myślał, to jest jedno, ale wiemy doskonale, że jest mnóstwo trenerów na świecie, którzy myślą jedno, mówią drugie, a Conte zrobił wszystko, żeby zostać pogonionym przez Lewiego. No tak, on oczywiście odchodzi w glorii tego, kto zrobił coś nieprawdopodobnego, czyli wprowadził klub do Ligi Mistrzów w tym fantastycznym finiszem w ostatnim sezonie, no a w tym sezonie trzasnął drzwiami w idealnym momencie, no bo tabela jest zafałszowana, bo tam Newcastle, który jest na piątym miejscu, ma dwa mecze mniej, ale no Conte będzie z pewnością mówił, że odchodzi w momencie, w którym drużyna jest na czwartym miejscu, czyli dającym prawo gry w Lidze Mistrzów. No i oczywiście, że jest to efekt motyla i oczywiście, że jest to taki przykład, myślę, działania Bayernu, na który pewnie prezesa Lewiego, prezesa Tottenhamu jakoś nie do końca stać. Czyli w momencie, w którym zaczęły się pogłoski, zaczęło krążyć na giełdzie świetne i być może bardzo pasujące do Tottenhamu, nawet do tej drużyny i tej taktyki, w której zespół grał ostatnio, nazwisko Tomasa Tuchela, no to Bayern mówi, o nie, nie, nie będziemy ryzykować. Oczywiście to jest efekt motyla także dlatego, że być może bezrobotny Julian Nagelsmann będzie poważnym kandydatem, czy jest na pewno poważnym kandydatem do przeprowadzki z kolei na fotel opuszczony przez Conte. Chociaż chciałem cię o to zapytać. W ogóle, kiedy mówiłeś o tym, że Conte przyszedł do Tottenhamu, gdzie właściwie był potrzebny trener do długofalowego projektu wprowadzania młodzieży i tak dalej, to przypomniał mi się taki chyba twój tweet sprzed paru miesięcy czy tygodni, że trochę Chelsea z Tottenhamem pomyliły trenerów i Chelsea zatrudniła do natychmiastowych sukcesów właśnie Grahama Pottera, który powinien był przyjść do Tottenhamu. To był stworzony dla niego klub. Ale teraz chciałem cię zapytać o Christiana Stelliniego, który zastępuje Conte. Może on jednak sobie wywalczy tą posadę na dłużej, bo zobacz, że kiedy zastępował zawieszonego Antonio Conte, to chyba wygrał 4 z 5 meczów, wygrał z Manchesterem City, wygrał z Olympique Marsylia, co dało awans z grupy w Lidze Mistrzów, więc właśnie chyba tylko odpadł z Pucharu Anglii, zdaje mi się, albo z Pucharu Ligi Angielskiej. Tak, w okropnym stylu, nie ukrywajmy. No, ja sobie nie robię najmniejszych złudzeń i myślę, że to jest właściwie zdumiewające, że odchodzi Conte, odchodzi jego brat analityk, ale większość jego sztabu szkoleniowego, bo to nie tylko Stellini, ale na przykład no taki człowiek, bez którego drużyna miałaby pewnie kilkanaście punktów mniej, a na pewno kilkanaście bramek mniej, Gianni Vio, specjalista od stałych fragmentów gry, zostają oni wszyscy. Ale ja sobie nie robię najmniejszych złudzeń. No po pierwsze, Stellini zawsze był wiernym żołnierzem i wykonawcą poleceń Contego. I chociaż miło było pewnie słuchać mu wszystkich tych aluzji i wyliczeń statystycznych, no skąpych, jak sam widzisz, tych, że właśnie wygrywają pod jego drużyną, no to chyba sam no, nie myśli o tym, że to potrwa dłużej. Jego jedyny epizod samodzielnej pracy trenerskiej z Alessandrią, to była chyba Serie B, skończył się bardzo źle. Podpisał kilkuletni kontrakt, ale przepracował, zdaje się, rozegrał 17 meczów i wyleciał. Więc no, to jest takie coś, co
No, kibice Tottenhamu z pewnością będą wyrzucać prezesowi, że nie działa zdecydowanie, że nie jest w stanie się zdecydować, czy to jest projekt Nagelsmann, czy to jest projekt Pochettino, bo myślę, że to są te dwa nazwiska najbardziej realne. Oczywiście można się liczyć z tym, że obaj trenerzy no, woleliby objąć drużynę, nie odpowiadając za finisz sezonu, w którym pracowała i była przygotowana przez kogoś innego. No ale no, Thomas Tuchel nie miał takich oporów i Bayern był w stanie wywrzeć presję i nacisk. Więc raczej to jest taki czas, te 10 kolejek, które zostały, chyba jednak bluesa, takiego odliczania przez kibiców Tottenhamu, że jeszcze zostało 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 i 2. I w końcu ten jeden mecz, w którym drużynę reprezentuje jeszcze ta jej wspaniała ikona, najlepszy strzelec w historii klubu, Harry Kane. To zostawiamy Tottenham. Ostatnie pytanie o Polskę, o dzisiejszy mecz z Albanią. Widziałem, że ty należałeś do tych, którzy po meczu, bo tu cały czas się zastanawiamy nad zmianami, niektórzy by cały zespół, gdyby to było możliwe, wymienili. Spora krytyka też z niektórych spadła na Piotra Zielińskiego, że znów nie był tym zawodnikiem, co w Napoli. Ty go widziałem, brałeś w obronę. No rzeczywiście jako tego zawodnika, który starał się kreować, tylko nie miał z kim grać, do kogo posyłać tych piłek, a przynajmniej dostawał tych piłek więcej niż za poprzednich szkoleniowców. Ja muszę powiedzieć, że jestem jednak zdumiony trochę intensywnością reakcji na tę porażkę. Oczywiście to bardzo boli dostać dwa takie szybkie strzały, ale no nie wiem, może to jest kwestia mojego wieku, albo przyrodzonej cierpliwości, albo tego, że za Krakusa się uważam. Wydaje mi się, że tak naprawdę poważną rozmowę o Fernando Santosie i jego projekcie będziemy mogli zaczynać dzisiaj wieczorem i że jakby jeśli będziemy nie wiem, skłonni do nadużywania przymiotników, no to może z większym uzasadnieniem dzisiaj niż po tej pierwszej porażce. Zakładam, że to rzeczywiście jest próba jakiejś kulturowej zmiany. Zakładam, że to jest rzeczywiście próba tego, żeby drużyna przestała bać się piłki, żeby przestała ta piłka ją parzyć, żeby laga nie była jedynym pomysłem. Tegośmy chcieli, jak rozumiem, krytykując w trakcie mundialu Czesława Michniewicza tak mocno. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało przy tym drugim meczu. Korekty, myślę, oczywiście są nieuniknione. Bardzo dziękujemy. Michał Okoński komentował dla nas i mecz reprezentacji Polski, i zmiany w Tottenhamie. Michał Okoński, dziennikarz Tygodnika Powszechnego, ekspert Viaplay, autor książki Futbol jest okrutny. To może, słuchajcie, my już odejdźmy od reprezentacji Polski, zwłaszcza że o 19:30 Tomek Smokowski zaprasza na zapowiedź meczu, a potem sam mecz komentowany znów przez Wojtka Kowalczyka, Kamila Gapińskiego i potem studio po meczu. Słuchajcie, dużo się też nadziało w innych spotkaniach. Tradycyjnie przecież musimy wybrać predatora tygodnia i czy zgadzacie się, że został u nas nim Rasmus Højlund. Patrici domaga się tutaj, co powiecie o duńskim Erlingu Haalandzie. Mówi się, że to jest duńska odpowiedź na Erlinga Haalanda. Dwa mecze, 5 bramek, choć jego 2 bramki nie uchroniły Danii przed porażką z Kazachami w Astanie. No, wiesz, chłopak ma bardzo, wiesz, no ma bardzo duże czucie, bo dwa spotkania rozegrał, to wszystko są takie gole strzelane z bliska, zwłaszcza w meczu z Finami, to były takie, wiesz, prawie że z pola bramkowego. Dzisiaj 20 lat, w lidze włoskiej dopiero tak naprawdę zaczyna wskakiwać do składu. Nie wiem, czy to jest Haaland, myślę, że dlatego zaczynają mówić Haaland, bo z jednej strony Skandynaw, z drugiej strony taki przypakowany trochę. Przypakowany takich dużych rozmiarów. No jeszcze spokojnie, no ale na pewno wejście w drużynę narodową ma lepszą niż
ktokolwiek mógłby przypuszczać. Ja miałbym tam kilku innych bohaterów na tego Predatora z tych spotkań, bo kilku... Romelu Lukaku z hat-trickiem nie zmieściliśmy. No, szybko się udało tę deskę odbudować Belgię i przebudować. Kilku zawodników skończyło reprezentacyjną karierę, a kilku zostało przez, można by powiedzieć, nareszcie odstawionych przez Tedesco. Z pięciu, sześciu tych najstarszych odeszło. No tak, myślę, że to najwyższa pora już była na to, żeby trochę przewietrzyć, otworzyć okno. Luke Bakio zagrał dobry mecz dla reprezentacji Belgii. Onana zagrał dobry mecz. To zobaczmy może jedenastkę Oshi, jaką skleciliśmy z zawodników, którzy wystąpili w eliminacjach. No i widzisz, ja bym tutaj chciał powiedzieć o jednym zawodniku, który zrobił na mnie ogromne wrażenie. Bramkarz Mike Maignan. Myślę, że to jest brakujące ogniwo, jeżeli reprezentacja Francji została tylko wicemistrzem świata, to właśnie dlatego, że jeszcze nie było tego bramkarza. Mike Maignan był kontuzjowany, 4 miesiące nie grał w piłkę. Miałem okazję podglądać to, co się wydarzyło w szatni Francuzów w przerwie i przed meczem z Holandią, gdzie no, rozjechali Holendrów w sposób okrutny. Inna sprawa, że Holendrzy byli bardzo, bardzo mocno osłabieni, bez De Ligta, bez De Jonga i tak dalej, bez Gakpo. Natomiast z jednej strony kapitan Kylian Mbappé, który bardzo mocno wziął na siebie te obowiązki kapitańskie i trzeba powiedzieć, że no jako 24-latek wygląda na faceta, jakby był tym kapitanem już od wielu, wielu, wielu lat. Na boisku też L'Équipe miał taką tak zwaną kamera izolée na niego, czyli tak, taka kamera tylko na niego podczas całego spotkania. Okazuje się, że Mbappé w trakcie całego spotkania nie zrobił żadnego gestu niecierpliwości wobec kolegów, co mu się zdarza w Paryżu. A tutaj był bardzo skupiony na tym, żeby swoich kolegów z reprezentacji tylko tak tutaj palec, tutaj poklepał, tutaj dobre słowo dla Komana, który na przykład grał słaby mecz. Ale Mike Maignan, który wchodzi do szatni, gdzie ma stosunkowo niewielkie doświadczenie jeszcze reprezentacyjne, wchodzi do bramki i zaczyna od tego, że ustawia swoich kolegów, mówiąc im tak: panowie, będzie stały fragment gry, rzut wolny, zwłaszcza rzuty wolne. Pamiętajcie, ja daję wam sygnał, czy stajecie daleko, czy stajecie blisko, nic się nie bójcie, ja was poustawiam. To było takie od razu pokazanie, ja tu jestem szefem. I naprawdę na koniec broni karnego Memphisa Depaya już przystanie 4-0. To jest szef, to będzie człowiek, który na długie lata zamknie bramkę reprezentacji Francji. I myślę, że ze swoją grą nogami staje się archetypem naprawdę takiego, to jest jeszcze bardziej, jeszcze lepiej grający bramkarz niż Manuel Neuer nogami. To jest naprawdę 11 piłkarz do grania w polu. Pep Guardiola byłby zachwycony, mając takiego człowieka w bramce. Jeżeli on chce mieć 11 pomocników, to Mike Maignan jest 11 czyli pomocnikiem. Czyli Loris, jak się wyleczy, już nie wróci? Kapitan? Nie. Loris zakończył karierę. On już powiedział, że nie chce grać w drużynie narodowej, że to już jest koniec. Nie. Mike Maignan będzie na lata bramkarzem numer jeden, o ile zdrowie mu pozwoli. W tej jedenastce dla mnie absolutnym objawieniem Kral, niestety dla nas, ale absolutnie zasłużenie. Natomiast zobaczmy jeszcze naszego partnera Leroy Merlin i sponsora reprezentacji Polski, bohaterów tygodnia. I tak sobie myślę, że my byśmy tak chcieli, słuchajcie, od 0 do 2, do 3-2 i to jeszcze z taką drużyną jak Dania. No, Kazachowie pokazali, że nie ma rzeczy niemożliwych. No pokazali przede wszystkim już kilkakrotnie, szczególnie u siebie na tej sztucznej murawie. To jest zespół, który gra do końca, publiczność ich niesie i widzieliśmy. No, 0-2 z Danią, która myślała, że już ma być pod pełną kontrolą. Rzut karny, później dwie kapitalne bramki z dystansu, trzecia już dośrodkowanie głową i zamknęli to spotkanie. A więc 0-2 można z taką drużyną jak Dania u siebie również odwrócić losy spotkania, co pokazali Kazachowie. Mam tylko nadzieję, że za tydzień, jak się spotkamy, to w naszej 11 tygodnia nie będzie nikogo z Albanii. Nie gniewaj się, Enkeleit. Chciałem cię zapytać, jak tam w Albanii postrzegany jest... Nie musi tylko, żeby było w innych takich. Robert Lewandowski. Nasi widzowie się zastanawiają, czy my dziś wyjdziemy dwoma napastnikami. Powinien od pierwszych minut być Karol Świderski. Inni piszą, na przykład Justyna Pawliczak, że on się jednak lepiej sprawia jako
Joker, czy Robert Lewandowski budzi strach, czy jak pisze na przykład Tomasz Brząkała, Lewego pokonuje PESEL. Nie jest on teraz w formie ani w Barcelonie, ani nic ciekawego nie pokazał z Czechami. Hysaj ostrzega przed duetem Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, no ale właśnie byśmy chcieli, żeby ten duet coś zamieszał, ale boję się, że nie ma się co nastawiać na, że tak powiem, kopię duetu Zieliński Osimhen z Napoli. A wiadomo, Hysaj zna doskonale umiejętności Zieliński. Miały okazję grać długo czasu razem i Empoli, i Napoli. Tak dlatego oczywiście zna jak najlepiej, co jest w stanie Zieliński dać tego reprezentację. Ale mówimy tu w Polsce, ciąg dalej oczekiwam od tego Zieliński od Napoli. Pytanie zawsze było tak, dlaczego? Coś tutaj, myślę, że jest tak samo jak... Trochę otoczenie jest tak, inne. Jest jakby dziecko i mówisz tylko coś maluj. Ale dziecko ty wróci, ale co tato? Mm-hmm. Musisz dać informację, maluj ptaszek. Ale trzeba dać też narzędzia. To, co trzeba ptaszek. Czy jeden kolorowy, kruka na czarno, czy kolorowe. I myślę, tutaj jest coś... Szwankuję do tego Zieliński, żeby zyska Polska tego Zieliński, które jest u Napoli. Zawsze jest mądrzy mówić i ze mną, czy zawsze ekspert jest po fakcie. A praca trenerska jest zawsze zapobiega, trzeba to wcześniej przygotować, żeby to zyskać tego, od tego zawodnika najwięcej. Wrócenie do tego, że Lewandowski, wiemy Lewandowski, ja nie widzę tego PESEL, a Lewandowski jest jeden najlepszy zawodnik na świecie. Pokazuje na Barcelonę, najlepszy strzelec. Ale też musi mieć odpowiedni serwis. No wiesz, niektóre rzeczy jest, powiem tak, Marek, kiedy gotujesz coś, nie zostawiasz sama tam. Trzeba trochę mieszać, trzeba trochę popierać. Spróbować. Tak jest, temperaturę trzeba troszeczkę niżej, trzeba podnieść. Wszystko jest kwestia tego odpowiedniego. A uważam, że Polska ciąg dalej jest faworytem tego grupu. Mm. Pomimo tego, trzeba przyznać, naprawdę, to jest ta piłka. Sorry, że mówię tak, ale ja mówię, to jest urok tej piłki, że nigdy nie wiadomo. Jeżeli ktoś wczoraj mu tego sytuację z Kazachstanu, z Danek, to było 2-0 i by powiedział, że Kazachstan będzie 3-2, nikt nie by powiedział. Mm. Japonia u mistrzostw świata 19% posiadanie piłki wygrywa przeciw Niemcy i przeciw Hiszpanii. Daj. No to jest ta piłka. To jest ten urok tej piłki, że nigdy nie wiadomo, że tak jak powiedziałeś, nie ma rzeczy niemożliwe. Oczywiście. Dopóki piłka jest w grę, daj. Ja zawsze mam tak. I nauczyłem to u Francji, jak to on powiedział. Oni mają taki wewnętrzny, jeżeli zobaczymy sam ten cały historię Francji u bramki, oni zawsze mają jeden bramkarz, który gra non-stop. Nie ma takiej dużo rotacji. Dlaczego? Bo oni potrzebują tego budować na spokojnie, na cierpliwość. I myślę, że czasami tutaj u Polsku i też ten cierpliwość brakuje. Musi być to budowane i myślę, że i Santos powinien oddać swój czas. Ja od razu mu na jeden mecz tego uważam, że... Zobaczcie jak Argentyna, nie świata obecny, długo szukała formuły, jak wykorzystać Leo Messiego, jak zagrać Leo Messiego i odzyskać tytuł mistrza świata. Zobaczcie, jak to długo trwało i w końcu na tych mistrzostwach ustawili zespół pod Leo Messiego, ale tam drużyna pracowała na lidera, ale sam lider również pracował dla drużyny. Więc myślę, że my musimy przede wszystkim znaleźć odpowiednią formułę dla Piotra Zielińskiego, dla Roberta Lewandowskiego, aby wykorzystać ich potencjał maksymalny. Wielu terenom to się nie udało, być może Fernandowi Santosowi to się uda i tego brawo, to, co mu powiedziałeś życzmy. Na koniec, to jest to, co sobie mniej więcej mówimy tak od 3 lat przy każdym kolejnym trenerze. Znaleźć to najlepszy sposób, formułę, w którym czułby się komfortowo Lewandowski i czułby się komfortowo Zieliński. Czasami komfort jednego i drugiego zależy od siebie, ale jest jeszcze 9 innych ludzi na boisku. No, umówmy się, że akurat tych dwóch facetów to są ci, którzy na fortepianie grają, reszta jest trochę do fortepianu noszenia, ale
No ale bez nich ten Zieliński sam nic nie zrobi. Ja widzę, że się wylewa taka... To jest jedna z tych rozmów od piątku, które już nie mogę znieść. Zieliński tak czy nie dla reprezentacji. Już tyle każdy się na ten temat wypowiedział. No, już mi głowa boli. Ale faktem jest, że, no, że Zieliński jest też zawodnikiem, na którym reprezentacja powinna się opierać, jeżeli mamy... I powinien się czuć równie komfortowo, jeżeli mamy odnosić jakiekolwiek sukcesy, na jakie, nie wiem, co w naszym przypadku będzie sukcesem, na pewno nie na awans na tę imprezę, bo z tej grupy nadal uważam, że z całym szacunkiem dla Albanii wyjść byłoby, nie wyjść byłoby wstydem. No nie, no trzeba by zająć czwarte miejsce, bo nawet trzecie daje wyjście. Nie, no trzecie daje, znaczy nie, no Michał, nawet tak piąte miejsce da nam wyjście do baraży. Nawet ostatnie miejsce w grupie za wyspami owczym przez Ligę Narodową, tak. Przez Ligę Narodów. Tak. Enkelejt mówił o tej cierpliwości, potrzebie cierpliwości. Jak patrzę na czat, to muszę powiedzieć, że niestety stracił on cierpliwość do Roberta Lewandowskiego. Maciej Pril. Wiesz do kiedy? Jak strzeli bramkę, drugą bramkę już no to nie, zobaczymy. Maciej Pril, lewy na ławę, nie ma świętych krów. Prince of Darkness to samo, lewy na trybuny wręcz, nawet już nie na ławę. Był już na trybunach z Węgrami. Właśnie. Nie, i pamiętamy, jak się skończyło. Nie sugeruj się czatem. Arkadiusz by wręcz zabierał opaskę kapitańską. Tu niektórzy pytają, gdzie jest Lewandowski, a inni pytają, gdzie jest Bejot. Otóż Lewandowskiego wam dać nie możemy, ale Bejota jak najbardziej. Oto właśnie i on we własnej osobie. Siema Bejot, cześć. Panowie, witam. Czekaj, no to w takim razie sobie wrócimy o tydzień, zobaczymy, jak wygląda nasza drużyna tygodnia z ubiegłego tygodnia. Tam nam się udało trafić paru ludzi, wydaje mi się, nawet chyba... No Bukayo Saka... Trzech trafiliśmy. Bukayo Saka za dublet z Crystal Palace, oczywiście Mandanda, który też tutaj na bramce dobrze wytypowany, że się w tej drużynie tygodnia znalazł. No i Osimhen, prawda? No, dwa gole z Torino, również trzeci raz już w drużynie tygodnia napastnik Napoli. Także te typy tutaj trafione. No ja mówiłem, że nie będzie chyba nikogo z Klasiko, a tu jednak Frenkie de Jong się pojawił. Także doceniony za ten dobry występ. Co prawda bez liczb, no ale szef w środku pola. I bonusowo tylko jeszcze dodam, że w drużynie tygodnia, ale nie w paczkach, a do zrobienia w prostych zadaniach jest też do zdobycia Lukas Podolski. Jeszcze do środy za ten występ, za ten comeback, prawda, w meczu z Wisłą Płock. Także też taka ciekawostka ekstraklasowa, która dotyczy FIFA. Do drużyny tygodnia trafił Gertruda z Feyenoordu Rotterdam za ostatni mecz z Francją. Na pewno do żadnej jedenastki nie trafi. Nie trafi po tym, co pokazał. To był dla niego straszny mecz. Potwornie go tam Francuzi kaleczyli. Co my mamy teraz? Wytypujemy sobie... Nie, poczekaj, mamy dwie aktywacje. Mamy dwie aktywacje. Urodzinową i Iko. No powiedz nam o tej... obu. O co chodzi, o co walczymy, o co gramy, jaką Polskę budujemy? Od piątku mamy dostępne drużyny związane z 14 urodzinami w ogóle trybu FIFA Ultimate Team, który się pojawił pierwszy raz w FIFA 09. Mamy dodatkowe ikony, mamy też dodatkowe karty, tak jak tutaj w tym momencie widzimy Marquinhos czy też Thomas Müller, i każda z tych kart ma dodatkowe ulepszenie, jeśli chodzi o sztuczki albo słabszą nogę. No i tak na przykład Müllerem można w tym momencie, jeśli ktoś takiego zdobędzie, wykonywać wszystkie zwody w grze, łącznie z takim jak Elastico, Reverse Elastico. Wiadomo, w FIFA 23 to wygląda efektownie, a na przykład Marquinhos doskonała gra tą gorszą jego lewą nogą w przypadku tej karty. Także to jest taki plus przy okazji jakichś tam dalekich podań. 100% Müller sam się będzie bawił swoją postacią, swoją osobą w grze, bo on chyba lubi. Z Bayernu, no to najbardziej taki znany zawodnik, który też nawet transmituje swoją rozgrywkę w FIFA, no to Alfonso Davies z kolei, bo on dużo grywa też FIFA i lubi. Okej, no i co? I mamy jeszcze jedną drużynę, tym razem drużyna Ikon. Tak jest. To podobnie jak z zawodnikami, o których mówiliśmy przed chwilą. Tak samo tutaj też na przykład Eric Cantona, który się pojawił. Ulepszona tutaj gra jego słabszą lewą nogą. George Best, 5 gwiazdek sztuczek. Lothar Matthäus, który też rzadko w ostatnim czasie w przypadku FIFA był tutaj podchwytywany, czy też mówione o nim, a jednak też się tutaj pojawia. I 5 gwiazdek słabszej nogi u tego zawodnika. Bardzo fajne ikony i no ciekawa aktywacja związana z tymi 14 urodzinami. No i my już na koniec wytypujemy sobie naszych kilku zawodników, których uważamy, że mają szansę znaleźć się w tej drużynie następnego tygodnia. Myślę, że Mike Maignan to jest taki oblik, ale i Højlund na pewno znajdzie się w tej drużynie. No nie może być innej możliwości. No i Cristiano Ronaldo chyba, no nie wiem, jak ty uważasz? No cztery gole...
4 gole zdobyte, też gdzieś sobie tutaj Cristiano Ronaldo zapisałem. No i też mi się wydaje, że zostanie doceniony Harry Kane, prawda, za pobicie tego rekordu strzeleckiego, jeśli chodzi o reprezentację Anglii. 54 gole już na koncie tego strzelca, także jeśli chodzi o napastnika, no tutaj dużo zawodników, prawda, postrzelało w meczach reprezentacyjnych. Zobaczymy, co nam tutaj przyniesie środowa drużyna tygodnia. No ale ktoś z tej trójki, tam Ronaldo, Kane, może Kylian Mbappé, ale raczej Mike Maignan, prawda, z Francji. Tak, jestem tutaj ciekawy, czy trafi tam na przykład Ferguson z Irlandii, bo to jest taki talencik z Brighton, który 18 lat i strzelił gola w debiucie dla reprezentacji Irlandii w wygranym przez nich meczu. No, to jest interesująca sprawa. Bardzo ci dziękujemy, Bejo, trzymaj się. Widzimy się za tydzień. Na razie, strzała, hej. Bardzo dziękujemy, do zobaczenia. A my już powolutku kończymy, ale jeszcze zanim przypomnienie o specjalnej ofercie naszego partnera Canal Plus Online, który można oglądać w ich specjalnej aplikacji, a tam można transmisję nawet podzielić na 4, oglądać 4 mecze naraz. Zaraz po przerwie reprezentacyjnej wracają rozgrywki ligowe, a więc La Liga, Ekstra Klasa i zresztą zobaczcie, wśród hit nadchodzącego tygodnia będzie mecz Raków Legia. Czy to w ogóle jest mecz waszym zdaniem title decider? Trochę tak jak Barcelona z Realem. Też było 9 punktów przewagi, no i tytuł, tak? Inny ciekawy mecz PSG Olympique Lyon. No ale przede wszystkim nasz rodzimy, czyli Raków, przepraszam, Legia Raków. Oczywiście. No myślę, że to będzie mecz taki, który będzie decydował już o tytule mistrza Polski, jeśli Raków sprawie niespodziankę, chociaż nie wiem, czy to może nazwę niespodzianką, na Łazienkowskiej i wygra to spotkanie, no to myślę, że ten tytuł mistrza Polski będzie już bardzo blisko Rakowa Częstochowa. Natomiast dla Legii, myślę, i dla całej Ekstraklasy fajnie było, gdyby ta walka o mistrzostwo... Ekstraklasy plus Częstochowy, dodaj. Częstochowy, tak, to fajnie było, gdyby ta walka trwała do końca, do ostatniej kolejki. No ale myślę, że 9 punktów to już jest duża zaliczka, ale kiedy będzie 6 punktów, no to rzeczywiście to może być ciekawie jeszcze. A na to, jak ty patrzysz na to, Enkelejt? Na ten mecz Legia Raków? Myślę, że Raków dojrzał do tego, żeby był mistrz Polski. Mhm. Pracowało na tym i myślę, że to nie jest to mecz, oczywiście może zbliżyć Legię do Rakowa, ale nie jest to taki decydujący o tytuł, o mistrzostwo, tak uważam. Mhm. Ale myślę, że Raków pokazuje bardzo taki, jak wcześniej mówiliśmy o tę stabilność poziom piłkarski, Raków jest naprawdę dojrzał do tego, trzeba przyznać. I my się oczekiwamy teraz całą Europę, nie tylko na nasze tutaj podwórkę mistrzostwa, ale żeby nas prezentował tak solidny, jak większość drużyny z cudu. Wiadomo, się cieszymy o to, co Le Poznań przyszło Ligi Konferencji, ale musimy istnieć też na tego Ligę Mistrzów, żeby ten też u Polską oglądam o ten eliminację grupy, nie tylko eliminację przed grupą. Mm-hmm. I uważam, że Raków, idzie o ten kierunek. Notabene mecz Lecha z Pogonią. Uwagę, żeby nas reprezentował. Enkelejt to już taki albański Polak. On już wszystko, on już jest z nami, siedzi. Nas reprezentował. Obywatelstwo już... Otóż to. Teraz się wydało na koniec. Ja mówię, nie, dzisiaj trzeba przyznać, jestem z Albanii. To nie chodzi tylko o sprawy sportowe, piłkarskie. To jest naprawdę... Mamy kraj, który ma swoje problemy i ta piłka troszeczkę, tak jak mówię, łączy nas piłka. Mhm. I tak jest to związane, żeby te dzieci, żeby to Albania troszeczkę o te problemy, co mają na co dzień, troszeczkę zyskać, troszeczkę takie... Tak, ale to od następnego meczu. Dzisiaj troszeczkę, taki jaki remis, to by było sukcesem. Chcę powiedzieć na sam koniec, że przez cały program na wasze życzenie zrobiliśmy taką ankietę, jak oceniacie, jaki będzie wynik tego spotkania dzisiaj na wieczorem na Stadionie Narodowym. I 50% jednak wierzy, 50% wierzy w zwycięstwo, ale aż, 28% postawiło na Albanię. Mało to tego, zaskoczenie duże, troszkę, ja rozumiem, że nasi widzowie też trolują w ten sposób, ale bardzo dużo
osób na czacie życzy wygranej Albanii, żeby już do spodu wyczyścić, że musi być takie katarzys. No jednak nie, no kibicujemy. Na remis stawia 22%. Ja tylko kończąc chcę zacytować na koniec Fernando Santosza z konferencji, który powiedział: chcemy pokazać charakter i to, co charakteryzuje Polaków, zdolność do poświęcenia i umiejętność robienia rzeczy wielkich. Troszkę z jednej strony mnie aż przeraziła konieczność odwołania się aż do takich naszych cech, jak zdolność do poświęcenia i umiejętność do rzeczy wielkich, czyli naprawdę no, jest walka o postawienie drużyny, zresetowanie po tym, co się wydarzyło. Nie, no, jak z Czechami. Odwoływanie się w przypadku reprezentacji Polski do charakteru, przecież to powinno... To jest rzecz normalna. Powinno, ale nie jest, tak? Nie było tego charakteru. Tak, Michał, tylko że wiesz co, ja chciałbym, żebyśmy czasami nie poszli w drugą stronę, bo mam taka narracja idzie, że charakter, ambicja, walka, pamiętajmy, żebyśmy zapomnieli o umiejętnościach. To musi być rzecz, to jest rzecz normalna. Ale żeby to nie przeszło w agresję, wjeżdżają na tyłkach, a Albania będzie grała w piłkę, co nie? Bo tak było również w tym meczu, kiedy pytaliśmy. Ciąg dalej zawsze w Polsce o piłkę rozmawiamy o charakter. No tak. Właśnie. Ale dlatego, że... I zawsze jest rozumiem. To, że już słucham często i czasami wróciłem uwagę do tego, że na przerwę powiedzieliśmy mocne słowa. Ale czemu nie mówisz przed meczem? Nie rozumiem. Tutaj były te zabrania. Tutaj były te słowa, tylko że podobno były słowa o tym, że Czesi są nieźli, że dobrze zautuficą. No, idzie do Francji, nikt nie mówi, że pokazywaliśmy charakter. Nie. Ciąg dalej, na jakiś po meczu, kiedy było 1-0 i grywasz 2-1, dzisiaj pokazywaliśmy charakter. A co, tydzień temu nie pokazywałeś charakter? I troszeczkę zmieniam tego, skupię mu tylko na jeden punkt. Tak jak powiedział Marek, nie chodzi tylko, żeby pokazać charakter. To trzeba, zobaczymy. Tak jak powiedziałem, są 5 palców. Jeżeli pojedyncze, to złamiesz. Mm-hmm. A jak wszystko, to nie działa dzisiaj tylko charakter. To musisz mieć pomysł, musisz mieć naprawdę organizację gry, dyscyplinę gry. Jest kilku poświęcenie. Naprawdę, to nie jest tylko jedna rzecz, charakter. O dobra, charakter, jeżeli nie masz umiejętności, ja dzisiaj powiem Albanii, idź, wygrywaj z charakterem z Brazylią. Tak. No wygrywasz. Rozumiemy? Bądźmy szczery. Ja miałem drużynę u trzeciej lidze. Mógłbyś dać każdemu po milionero i powiedzieć, aj dalej wygrywasz Ligę Warszawy, bo nie wygrywasz. Trzeba czasami ten pokorę, trzeba czasami naprawdę znaleźć swoje miejsce. Ale jednocześnie, żeby zdobywać od siebie albo dać na ten dzień, wszystko. Różne bywa, różne zdarzy, ale jesteś najpierw, jesteś samo wewnętrzny, swoim duszą, swoim tego, jesteś czysty, jesteś, że ja dałem dzisiaj, dałem rękę Marka jak przeciwnik, dzisiaj pokazywałeś i ja muszę pracować na tym. Ale ciąg dalej charakter, naprawdę, sorry, że tak mówię, ale mam troszeczkę na tym... Tak, to wszystko prawda, tylko pamiętajcie, że w meczu z Czechami nie pokazaliśmy ani charakteru, ani umiejętności, ani pomysłu, więc chociaż jeden elemencik z tych trzech jakby wrócił w meczu z Albanią, to nas ucieszy. Widzowie tu ironizują, że Lucky Luke jeszcze tylko nastroje takie, że trzeba odśpiewać Bogu Rodzice, Patrycji pisze Husaria. No, ja, więc no właśnie, my przechodzimy z jednej skrajności w drugą, także... A wie, podchodzimy od dziś, ja mogę cytować takie słowa od Arigosaki, że piłka nożna jest najważniejsza rzecz od najmniejszej rzeczy. Tak jest, tak. Z najmniej ważnych. I nie musisz być koniem, żeby prowadzić konia. Mm-hmm. Tak. To też jest taki nazywany. Czasami naprawdę trzeba umieć. I jak mówisz, przygotować naprawdę taki 11, który idzie z tobą na ten dzień, nazywa do woje. Fajna pogoda jest, nie wieje, mecz się odbędzie. Tak. Kończymy jeszcze tylko plan dnia. Nasz dzisiaj wszystko podporządkowane meczowi. 19:30 Tomek Smokowski zaprasza, a potem Kowal komentuje z Gabkiem. I Hejt Park zaraz po meczu. I potem Hejt Park. Zapraszamy serdecznie, a za ten odcinek Mocy Futbolu dziękujemy bardzo. Naszymi gośćmi byli Marek Jóźwiak, był reprezentant Polski Enklej Dobi, był reprezentant Albanii i trener klubów ekstraklasowych oraz Adiana Alia, ja znałeś? Smokowski. Adiana Alia. Graliśmy razem. Ja też go znam bardzo dobrze. I jesteśmy dzisiaj jeszcze kumplami. Tak. Dziękujemy bardzo i do wieczora. Trzymajcie się. Hej.